Hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta, kolejny odcinek ze Skyrim i rozpoczynamy walką ze smokiem i czymś jeszcze, bo ogólnie przypomniałem sobie jakiś komentarz sprzed paru odcinków, gdzie ktoś mi pisał, że nie zebrałem rzekomo krzyku z grotu, z góry grot, gdzie się zabije jednego ze smoków. I wróciłem tutaj, no oczywiście jest smok i z grobu, bo chciałem zobaczyć, czy jest faktycznie to słowo do zebrania, ale go nie widzę, natomiast z grobu wstało jeszcze coś, co się nazywa Crossis i wow, shit, dlatego stwierdziłem, że przyzwę sobie, czy chciałem, kurwa, przynajmniej przyzwać naszego kolegę Durnevira i chuj, nie mogę go przyzwać, bo chuj wie czemu. A ja za chwilę umrę, świetnie, nawet nie zdążyłem włączyć pauzy. Chciałem wam pokazać, że przyzywam tego cholernego Durnevira, ale widzę, że gówno to daje, bo się go nie da przyzwać. Nie wiem, może muszę krzyknąć gdzieś tam do góry, kurczę, nie wiem, ale nie widziałem, żeby na tym grocie coś było. Spróbuję jeszcze raz. Ale że rzekomo ponoć nie zebrałem krzyku. Chcę to sprawdzić. Spróbujmy jeszcze raz, tak jak mówię. To jest tak, ja się, wczytam się w lokację i od razu jeps, smog atakuje, nie? Okej, okay, smog jednak śpi. Więc czekajcie, zrobimy sobie tak, magia. Przyzwanie sobie damy do ulubionych. Właśnie. No i czemu nie mogę? Okej. Okay. W końcu wolne przestrzenie, Fuz. A ty tu skąd? No to dawaj. Nauczę cię pierwszego słowa. Durnevir! Atakuj, kurwa, tego smoka, nie pierdziel się. Myślałem, że już mnie nauczyłeś. No dobra, czekajcie. Dajmy sobie. A nie, nie mogę teraz przyzwać przecież nic. Ja pierdziel, ja myślałem, że on będzie, wiecie, walczył dla mnie, a nie kurwa, że będę pierdzielił, że następne słowo mnie nauczy. Esencja, wydarcie. No dobra, wszystko spoko, ale. Nie o to mi chodziło. Poznaj drugie słowo. Świetnie. Oczywiście. Dzięki, Durnevir. Naprawdę z durnym wirem. Czekajcie. Nie, no to jest. To jest ten smog mrozu, nie? Nie, to jest Durnevir. Tam jest smog mrozu. Okej, okay, ktoś tam biegnie w ogóle do niego. A on se przyzwał jakiegoś tego. Nieumarłego. To jest smog mrozu. No i wychodzi ten Crossis, którego nie mam pojęcia, co mam mu zrobić, bo goś generalnie. A, świetnie, jeszcze smog mnie ze. Ja pierdzielę, ej, nie zbodam tego szczytu nigdy, nie? No dobra, epicko, dwa smoki ze sobą teraz będą walczyć. Najśmieszniejsze jest to, że Durnevir przyzywa sobie od tak tych nieumarłych, czasem w powietrzu, właśnie przed chwilą tutaj spadł. Już go nawet nie ma, bo zniknął. Spadł jeden, kurde, kościotrup i po prostu się rozsypał od razu, no bo spadł. To będzie tamten, nie? Kurde, będą teraz walczyć. Świetnie. Dzieją się gdzie chcą. Nie no, wygląda to epicko, tylko że... Nie wiem, bardzo chciał powalczyć ze smokiem, go zabić jak najszybciej. Ale tu widzę, że po prostu ten smog mrozu ma wyrąbane totalnie na moje życie pod tym względem, że potrafi... O, teraz potrafi nawet przez góry przenikać, też fajnie. Natomiast gość potrafi z jednym, wiecie, wejdzie mu krytyk i zabija mnie jednym strzałem generalnie tak po prostu... zabija mnie na jedno chapnięcie, o. Zabija mnie na jedno chapnięcie, powiedzmy, na takich 75-80% życia, nie? Dawaj, kurde, gin gnoju. Dobra, gość nie żyje, fajnie. Czekamy, aż ten się, kurde, rozsypie. Już mi się chyba nie chce zbierać nawet tych wszystkich... pytanie, czy wchłoniemy jego duszę? Wchłoniemy, o, fajnie. Nie chce mi się nawet zbierać... Już tych smoczych kości i łusek, bo mam tego od cholery. Myślę, że wystarczy. To możemy sobie wziąć. No mamy łuski na... Ja myślę, że wystarczy to, co mamy. Ewentualnie nie wystarczy, to sobie pozabijemy jeszcze. Chłonięte smoczą duszę.
Dobra, i teraz sobie damy F5, czyli szybki zapis i spróbujemy, kurde, podejść do tego grobowca, ale tutaj wychodzi ten koleś i nie bardzo ja mu cokolwiek, nic mu nie robię właściwie. Czy Turnewir jest ze mną jeszcze? Nie wygląda. A słyszę słowo. Może jeszcze to gówno. Przyszło? Nie, dobra, jednak mu coś robię, tylko że gość ma potężną moc i generalnie mnie może bardzo szybko zabić. Znajpię jakby serana. O, jest Durnewir, świetnie. Jest tu słowo, faktycznie nie wziąłem. Jaja, ale nie wziąłem. Bo nowe rękawice. Dobra, możemy to wziąć. Nieważne choroby, dobra, weźmiemy te rękawiczki. A ciul, wysiemy teraz od razu. A tu trzy słowa są, czy co to jest? Słowo mocy, głos, brzuchomówstwo. Czy to już, że trzecie, czy nie? To jest całe. Błazen. I dal. Okej, okay, no to niech się tam napierdzielają. Serana mam nadzieję, że raczej nie zginie. No, ale gość jest, kurde, mocny dosyć. Niestety nie mam żadnego krzyku. Ewentualnie mogę przecież się zmienić w Lorda Wampirów. I to nie ma problemu, pomimo tego, że się tym samym jakby przyciskiem aktywuje co krzyk, to tutaj to nie ma problemu. Troszkę sobie powysysamy życia z tego ziomeczka. Jakbym jeszcze trafił. Mhm. Ogólnie szukałem ostatnio jakiegoś tego moda, który by mi pozwolił na jakieś sprawne, aczkolwiek nie znalazłem na razie. Aha, to był jakiś, nie, to było coś innego, Lulz, to jest ten ziomek. Na jakieś sprawne, słuchajcie, myślałem, że cały czas do niego napierdzielam, a to było coś innego. Mamy Astronacha, świetnie. Czy Durnewir jeszcze jest ze mną, tego nie wiem. Widzę, że to nic nie daje, więc spróbujmy w ten sposób. Dobra. Świetnie, rozsypał się. Nie wiem, kto to jest, ale gość jest mocny. Natomiast wracając do tego moda, więc jeżeli możecie mi coś polecić, to napiszcie mi w komentarzu moda, który by mi pozwalał na zarządzanie swoimi, słuchajcie, tymi swoimi towarzyszami, tak żebym po prostu, wiecie, mógł gdzieś wejść i zobaczyć, okej, mój towarzysz znajduje się w tym momencie, który jest odblokowany oczywiście, znajduje się w tym momencie tutaj i tutaj i nie wiem, mogę mu powiedzieć, albo nawet, wiecie, albo żebym mógł sterować nimi na zasadzie, niech on przejdzie do tej i do tej lokacji. A zabrakło mi magii na to, no dobra. Czy Serana może wstać? Nie, ona się zeseraniła się i nie może wstać. Spróbujemy, bo wydaje mi się, że mu też mogło braknąć magii. Więc spróbujemy pazurerami. Nic gość nie robi już. O dobra, coś zrobił. No oczywiście, chyba odzyskał magię. Ułóż się, dobra. Wycofam się odrobinę. Serana jest. No to nie umieraj, będę szczęśliwy. Aha, znowu upadła. Kurwa. Oh, for fuck's sake, no. Ileż można, kuźwa, się pieprzyć z jednym przeciwnikiem, no. Dwa puścił mi te i tak. Najpierw nic nie robił przez parę sekund. Nie wiem, czy magia mu się skończyła, po czym... Nie wiem, co on zeżar po prostu, jakąś potkę, czy co? Kurwa, tu ten cienioczłek se łazi. Fajnie, dobra, mamy tego Durnewira na razie, aczkolwiek on bardzo szybko, widziałem, odszedł od nas. Może się skupmy na tym, żeby faktycznie tego gościa tutaj... Dobra, troszkę się teraz odsuniemy. Au, fuck, no właśnie o to mi chodziło. No jakby się tak Durnewir nim zajął, ja się zmienię w Lorda Wampirów. Jakoś go zrobię, nie? W ogóle tak całkowicie off-topowo ten odcinek się zaczął na razie. No on se przyzywa wszystkich nieumarłych, wszystko fajnie, ale... Nie chciałbym za bardzo na przykład w Serana trafić tym moim wysysaniem życia, czy czymkolwiek bym nie chciał w nią trafić. Chciałbym, żeby umarła. Dobra, na razie mamy ten. Spróbujmy poatakować tego gnoja. Na razie skupił się na tych
małych dupkach. Więc jest jakaś szansa mu coś zrobić. Brakło mu many na razie. Czy ja mogę sobie wejść? Nie wiem, jedyne co mogę wejść to to. Nie mam żadnego punktu tak naprawdę. Więc chyba sobie przewrócił manę, fuck. Fuck you, man, fuck you. Czy ja mogę sobie tutaj zrobić szybki zapis? Mogę sobie zrobić szybki zapis, no to fajnie. Wiecie, ja mam mało życia i on ma mało życia. Aczkolwiek pamiętam, jak tego jednego strażnika, który strzelał z łuku, śmiesznie zabiliśmy w tym, w kopcu dusz. Oh, fuck you. Gdzie się po prostu przerzucaliśmy. Fuck! Nie jestem w stanie skastować tak szybko jak on. O, to jest chyba problem. Nie nadążam z kastowaniem, on jest po prostu szybszy w kastowaniu. Dobrze, że tak fajnie szybko się to sprawnie wczytuje i można dalej walczyć. Że w ogóle można zapisać w trakcie walki, to jest spoko. Muszę tu skastować. Aha, on się kurwa mi wystawia i on bardzo szybko rzuca. Ja nie zdążę rzucić w momencie, kiedy on... No właśnie, o tym mówię. Nie zdążę naładować i rzucić, nawet inaczej, nawet nie zdążę rzucić nawet naładowanej kulki, on szybciej jest w stanie wykastować z tego swojego ognistego wybucha. I kurwa, borują mi ściany oczywiście znowu, kurwa ich mać, no. Nie wiem, 3 lata tu mieszkam i 3 lata po prostu w kółko coś tu wiercą. Muszę sobie tak kurde spierdzielać, ale na chwilę chciałbym się zatrzymać, wiecie, żeby, o właśnie, żeby to skastować, no ale nieważne. Spróbujemy troszkę uciec, nie wiem gdzie jest serana, ale to nieważne. Mam nadzieję, że jakoś bardzo to w nagraniu nie przeszkadza. Kurde no, chyba na tronach. Aha, on mnie też zabije, bo przecież ja nie mam ani wytrzymałości, ani nic. Ja pierdzielę. Może tak spadniesz, Atronachu? O, shit! No, po prostu ocipić można. No dobra, na razie się ukrywam i robię to, tylko teraz już chyba nie skastuję następnego. No właśnie. Robię to na tej zasadzie, że sobie kastuję spela, wychylam się, on rzuca swojego, ja się chowam i dopiero jeszcze raz się wychylam i rzucam swojego. Tylko, że teraz mi już podszedł tak blisko, że niech go szlak. Czekajcie. Nie. Kurwa, no nie zabiję gościa. Dawaj, zabij. Błagam. Tak, udało się. W końcu, no chyba mnie pogmatwa zaraz. Nie wiem, co jest z Seraną, gdzie ona jest. Jest Serana, świetnie. Szkoda, że to nie są Star Warsy, bo ona mnie zaczęła leczyć teraz. Tak to dupa. Dobra, teraz nie mam pojęcia, w jaki sposób mam się uzdrowić. Muszę po prostu chyba zaczekać. Czekajcie chwilkę. Okej, o dziwo, zaczekanie godziny w tej formie wampira, pomimo jednego słońca, powoduje po prostu przywrócenie życia. Więc tak jeszcze zaczekamy chwileczkę. Pięknie, mamy całe życie, możemy wrócić do formy ludzkiej. Nie wiem, gdzie jest Serana. A, jest, dobra. Tak sobie czasem gdzieś randomly łazi. Kubka popiołu. Kostur co? Kostur kuli ognistej. Bierem. Maska Krozisa. Otwieranie zamków, włócznictwo oraz alchemia lepsze o 20%. Fajne. Mączka kostna i złoto weźmiemy. Okej, okay, on tak samo jak smoki zrobił. W sensie został sam szkielecik. Dobra, gdzie jest to teraz słowo? Bo w końcu go nie wziąłem. Bo, wiecie, czytywałem 1000 razy to. Więc weźmy te słowa. Czy to są 3 po prostu słowa. Cały jeden krzyk od razu. Czy całe to brzuchomówstwo. Mamy głos, błazen. Jest za jasno. Nie wiem, jak ty to znosisz. I dal. Okej, okay. A tutaj to sobie weźmiemy wszystko. I zobaczmy na magię. Brzuchomóstwo i weź. A, i wydarcie duszy. Esencja 5. Tłum przecina ciało i rozbija duszę, przejmując kontrolę nad wolą upadłych. Twoje tłum przecina ciało i rozbija duszę. No dobra. A i mam dwie te. A co to daje to? Tłum jest słyszalny, ale jego źródło pozostaje nieznane. Osoby go szukające zostają oszukane. Aha, rozumiem, co jest to brzuchomóstwo, czyli
słychać w oddali, słychać głos i to jest taki decoy, tak? Czyli możemy sobie walnąć tu i po prostu rozproszyć wrogów. Na razie sobie weźmiemy tą esencję. A tego brzuchomusu na razie ten, czyli no to tak do rozpraszania służy. Okej, dzięki bardzo za ten komentarz. Straciliśmy 15 minut co prawda na tym, ale jebać to. Dzięki bardzo za to, że mi uświadomiliście, że nie zabrałem... może jednak nie chcę tutaj pójść. Że nie zebrałem tego. Stąd pójdźmy. Droga będzie taka sama, ale nie chcę ryzykować kolejnego pojedynku z niezwyciężonym smokiem. Że to smog akurat nie był problemem, tylko ten cały Krozis. Natomiast... aha, okej, spoko. Natomiast... a dawaj wampira. No i nie wydawało mi się, że coś słyszę. Nie wiem, kto to jest, ale... obrońcy świtu to akurat są. O, to idealnie wręcz. Idealnie wręcz. Natykujemy tego najsłabszego tu z kuszą. Troszkę za szybko chyba tamtego zabiłem. No chcę, wiecie, ich tutaj... a, dobra, czekajcie, weźmiemy sobie to. Chcę ich pozabijać, o właśnie, żeby zwiększyć cechy. Dlatego, że za szybko zabiłem, bo nie zdążyłem go, tak wiecie, przytrzymać tam przycisku, żeby szybciej go... Boże święty, jak oni borują, przecież to jest kuźwa masakra jakaś, mam nadzieję, że wy tego nie słyszycie. Ale troszeczkę już nie mam wyjścia, bo praktycznie nie mam odcinków. I okej, okay, fajnie, walnął ją i ona upadła, ale nieważne. Teraz sobie naładuję życie na tym gnojku. Wiem, że to trochę słabo idzie, ale... dobra, myślę, że już wystarczy. O, właśnie o to mi chodziło, idealnie. I cech, wiecie, i wchłonięto, ale punktu chyba nie dostałem dalej, nie? Żadnego, nie dostałem żadnego punktu. Natomiast mamy pełne życie i co ja chciałem zrobić? Przewrócić sobie formę. Wróćmy. Tu jeszcze coś widzę do kopania. Dajcie mi chwilę. No dobra, załatwione. A, my tu już jesteśmy praktycznie na miejscu. To było dosyć blisko. Okej, okay, wygląda na jakąś... no dobra, jest faktycznie wieża, chociaż taka bardzo malusieńka wieża z jednym piętrem, ale wydaje mi się, że... bo on coś tam mówił, że dobudowali kolejne piętro, ale coś tam wyżej nie będzie, bo... o, wilczki jakieś. Tam łosie, w ogóle wszystko chyba to pozabijam. I wydaje mi się, że chodzi o to, że wiesz, wyżej nie będzie, wiecie, wyżej nie będzie, bo to jest ostatnie piętro, a ewentualnie można ją budować w dół. A ja sobie zsiądę z kunia. Jakaś łopata nawet jest. Dawaj łuk. Cię, chodźcie, gnoje. A ty tu skąd? Okej, okay, koń zaczął go... koń go poszedł atakować. What the fuck? Tego się nie spodziewałem. A, dobra, tu jakiś wilk też umarł. A mi zależało też na tym łosiu. Kto tam jest? Kurde. Ha, w dupala. Dobra. Nie, po prostu chcę zobaczyć, czy jest, wiecie, poroża, żeby sobie pozbierać. Kurwa mać, telefon dzwoni. Ja pierdolę, czekajcie. Holy moly, się to było głośne, bo telefon był tuż obok mnie i niewyciszony, oczywiście. Dobra, czeladnik. Tu mamy jakąś skrzyneczkę w tym baraczku takim rozwalonym. Więc możemy sobie otworzyć. Nie! Come on. Za dużo. Czy po prostu to nie jest... aha, wystarczyło nic nie robić. No dobra, niech będzie. A my to jest sztabka rtęci. Fajnie, wielki klejno, złoto. Bierzemy wszystko. Plan wyprawy. Okej, okay, mamy jakiś plan wyprawy. Udało nam się zabezpieczyć teren badań i uniemożliwić dostęp tym, którzy chcieliby wykraść to, co do tej pory udało nam się odkryć. Zwłaszcza tym z Akademii Zimowej Twierdzy. Myślą chyba, że przywilej badania wszystkich ruin powinien należeć wyłącznie do nich. Skład naszej ekspedycji jest następujący. Ktoś tam. Aha, ja sam. Sula Trebatius. Dowódca Umana. Moja wierna. Aha, nie. Umana to jest moja wierna. Dobra, dowódca. Moja wierna. Towarzyszka i osobisty strażnik. Wali czarodziejka nazwana... niezwiązana z zimową twierdzą. Długo takiej szukałem.
Endrast, inny odkrywca mający na koncie kilka sukcesów na skalę lokalną. Jak potężna kobieta najęta po to, by trzymać resztę robotników w ryzach. Dżdar i Dżzar, kadżyccy bracia najęci do pomocy. Potrzebujemy dodatkowych robotników, przebijanie się przez lód okazuje się być trudnym zadaniem. Przygotowaliśmy tymczasowe schronienie i zbadaliśmy okolice. Niewielkie ruiny na niższym poziomie lodowca zdają się być połączone z główną budowlą. Nie udało nam się też znaleźć wejścia na nawis, który odkryliśmy. Jak twierdzi, że widziała rozpadliny w lodowej ścianie, to może być przejście do wnętrza ruin, dlatego spróbujemy dostać się do rozpadliny wraz z ekwipunkiem zanosi się na zamieć. Aha, no i wzięli to wszyscy pomarli, bo widzę tutaj jakiegoś trupa. Czy mieli namioty? O, tutaj jakoś się zawaliło i namiot chyba jak spał i umarł. No dobra, to co, próbujemy wejść tutaj. Jeszcze czekajcie, tu jest jakaś budowla. Dobra, jebać. Come on, idzie. Nie wejdziemy, tu jest ta aha, przypuszczam, że my tędy wrócimy. W sensie musimy tą rozpadliną wejść. A tu jest jeszcze coś, okej. No dobra, tu jest cała ścieżka, okej. A to będzie winda, którą wrócimy na górę. Zapewne jak już przejdziemy ruiny. Dobra, to ma sens. O, shit, to faktycznie jest budowla. Jest taka kurwa konkretna. No dobra, miło. Tu możemy zejść sobie. Dobra, już widzę wejście. Tutaj jest. No to come on, lodowe ruiny. Szkoda, że na tym smoku straciliśmy 15 minut, ale z drugiej strony fajnie, bo mamy cały jeden pełny krzyk i będziemy mieli na co wydawać smocze dusze później. Pytanie, czy ta ekspedycja, wiecie, gdzieś tutaj nie są szczątki ekspedycji jeszcze tutaj, nie? Sztabka krasnoludzkiego metalu. Wow, tak miło na wejściu. Bardzo fajnie. Dziennik Sulli. A Jezu, nie chce mi się tego czytać, no ale dobra, próbowaliśmy przedostać się przez lodowiec na szczycie, ale nie udało mi się znaleźć drogi na nawis, który zauważyła jak. Budowa kładki zakończyła się akurat w momencie, kiedy nadeszła burza. Na początku tu zamierzaliśmy ją przeczekać, ale z czasem robiło się tylko gorzej. Nagle przesunięcie się lodowca kosztowało życie kilku spośród nowych robotników. Nakazałem wszystkim prędko przenieść się do rozpadliny tyle za pozwolenie zdołają. Udało nam się ocalić większość tego, co mieliśmy ze sobą. Jeden z tragarzy nie chciał słuchać i podjął próbę przedostania się przez zamieć. Wicher zmuchnął go z kładki. Debil. Wszystko wskazuje na to, że utknęliśmy to na dobre, mam jednak coraz silniejsze przekonanie, że to właśnie ja powinienem odkryć tajemnicę tych ruin. Mam już dość tego, że cała chwała za wykonaną przeze mnie pracę trafia do magów lub legionu. To odkrycie zapisze się na kartach historii pod moim nazwiskiem. No, to jest pusta kartka, nie wiem czemu, no ale dobra. No, czyli oni się tu jednak przenieśli. Właśnie widzę wszystkie rzeczy, tu jest jakiś kuferek. Złoto bieremy. Okej. Czy to jest to, co myślę? Coś tu wzięło, kurwa, rozszerpało w ciul. Lód nie potrzebuje. Puszczę flaszkę powinie. Jak spalić, coś ich rozdziebało. To jest chyba wszystko po prostu krew. Ta czorna. Myślę, że tutaj te całe... jak nazwę goblinami. One tu mogą być. Czyli te falmerzy chyba. Czy falmerowie, jebać. W każdym razie... No, takie pseudogobliny. Wiem, że chciałeś mieć wszystko dla siebie, Izarze. Zawsze próbujesz zostawić wszystko dla siebie. Nie, musi być więcej skumy. Zamknij się, zamknij. Nie kłam, Izarze. To ty zrobiłeś. Zawsze próbujesz mnie okraść. Okej. Okay. Jidar, aha, to jest Jidar i Izar. Jidar tu jest. I to tak niedawno musieli tutaj w takim razie być. Myślałem, że to wiecie, sprzed paru miesięcy, czy tam lat jest, ale... Gość tutaj jest. Aha, ale nie wejdziemy tutaj do niego. A, dupa. Ale on tu jest. Zobaczymy, czy ten... Pytanie, kto... No bo on szuka skumy i chyba troszeczkę zwariował. Okej, tu nie ma przejścia też. Więc co ja sobie zrobię? Tak, wezmę sobie płomień świecy i przedświt, no właśnie. Przedświt ma jakie tamkolwiek światełko daje, chociaż nie wiem, czy to coś da. Ale zawsze... Okej, okay, krasnoludzki pająk. Bierzemy wszystko oczywiście. Hmm.
Też wszędzie lód. Kurczę, dawno w sumie nie łaziliśmy po jakichś takich grobowcach i tak dalej, aż mi się tęskno zrobiło do tego. O krasnoludach coś jest, dobra, nie będziemy tego czytać. Mamy drobny klejnot, krasnoludzki pająk. Wemerski złom, ebon, kurde, wszystko mamy. Oczywiście, jeszcze klejnoty, świetnie, notatki badawcze. No ale to mi się nie chce, ktoś tutaj to pisał. Krasnoludzki pająk, co tam jest? Fragment klejnotu duszy. No właśnie, tych fragmentów jest sporo, a chyba nic z nimi nie zrobimy. Narzędzie do balsamowania, żelazny sztylet. Nic więcej. Co ona wyciąga ten miecz i chowa. Pojebana jakaś jest. Znowu krew. No i dobra, tu jest zamknięte przejście. Ale ktoś tu był. Ewidentnie. To co? Kuferek krasnoludzki. Sznik wybitnego rycerza. Wytrychy złoto. Dobra, weźmiemy to wszystko. No i nie wydawało mi się, że... O, pajączek kolejny. Za miło, bo ja sobie wezmę w takim razie ten złom z nich. I tutaj mi się też wydawało, że coś wyleciało, ale... Ale to może, nie wiem. Może to był cień tego pająka? No ale spoko. Kolejny złom mamy, to bardzo dobrze, bo... No bo właśnie w ogóle nie mamy tych dwemerskich złomów, tych krasnoludzkich sztabek, żeby właśnie porobić i porobić ekwipunek. To gdzieś tam chciałbym skompletować, nawet jeżeli tylko będzie chwilowo na tym wieszaku wisiał. Ale to i tak się przyda, bo wiecie, tam później... Okej, mam za duże obciążenie, wiesz co, możesz mi pomóc. Trzeba ci czegoś? Tak. Mam nadzieję, że nie są to same śmieci, których nie chcesz nosić. No to jakby ci to powiedzieć? Czekajcie, jak się tutaj sortowało, to jakoś tak po ciężarze. Boże, mam smocze kości jednak. Daj jej to. Dymemerski tryb jest taki ciężki, smocze łóżski mam kolejny, Jesus. Przekładnie. Dobra, i to wszystko dałem, ale widzę, że ona już więcej nie poniesie. A i tak mam w cholerę zwiększony łódźwik przecież. No nic, będziemy coś myśleć i coś wywalać najwyżej. Na bieżąco, albo po prostu coś zjemy. Dawaj mi teges. Światło, o właśnie. Łopata kilow. Kolejny krasnoludzki pająk. Przekładnie, dobra, wier to wszystko. To nie jest tak, to jest to miejsce, w którym byłem przed chwilą. Tu jest kuferek, diadem. Pierścień i ten mieszek ze złotem. Złoto widzę jakieś. Ewidentnie coś się stało w tej ekipie. Okej, stąd chyba przyszedłem, nie? Czyli tędy będziemy schodzić w dół. Okej, kolejny pajączek. Tutaj widzę taki trybik, po prostu się obrócił, jak przeszedłem. Bieremy. Ale ten lider po prostu sobie łazi. Co to, bracie? Kolejny gładkoskóry szuka jedzenia? Ale jego z nami nie było. No właśnie. A to ci niespodzianka. Okej, chciałem z nim pogadać, ale najpierw chciałem aż dokończy myśl. No i widzicie, co się stało. Dobra, dawaj to, nie będziemy się bardzo pierdzielić z wymyślaniem dziwnych taktyk. Kurde, to kto? Izar. Aha, ona sobie go przyzwała. Jego brata. I jego brat go zabił. Jako już trup oczywiście. Nieźle. Dobra. To mi niepotrzebne. Fajnie. No dobra. Było ciekawe. Przypuszczam, że on zabił swojego brata. Tak, tak. Możesz go już zostawić. Już nam niepotrzebny. Okej, tu się coś dzieje cały czas. Coś łazi po tych rurach. Wemerski twardy metal. Całe to wziąłem? Wemerski żyroskop. Ja pierdzielę. Tylko pytanie... Tak naprawdę kamienne siedzisko. Kolejny dziennik. Tej jego dziewczyny, nie? Mija już tydzień, odkąd zniknęła Wali, a teraz Endras zaginął. Odkryliśmy ślady krwi prowadzące do zareglowanych drzwi, lecz Sula twierdzi, że nasi towarzysze znaleźli drogę do środka i starają się poznać tajemnicę przed nim.
Debil. Wciąż powtarzam, że musimy przejść dalej. Udało nam się przedostać do dalszej części ruin, zwanej jakoś tam, w której krasnoludy budowały swoje automatony. W dość bolesny sposób przekonaliśmy się, że te metalowe stwory wciąż znajdują się w środku i są aktywne. Odkrycie to wcale nie poprawiło humoru Jag. Twierdzi, że kadżicy bracia nie mieli nic wspólnego ze zniknięciem członków ekspedycji i bacznie obserwuje Sullę. Zapasy żywności niemal całkiem się wyczerpały i wkrótce będziemy musieli podjąć decyzję, próbować przetrwać burzę czy ruszyć w głąb ruin. Nie wiem, czy odległe wrzaski, które słyszę we śnie, to głosy naszych zaginionych towarzyszy, czy moje nocne koszmary. Okej, no będziemy to obserwować z tego względu, że... Okej, nie mogłem sobie go zabić. Pięknie, i teraz możemy go przeszukać. A, nic ciekawego nie miał. Możesz tego teraz przyzwać... A nie, już nie mam, to jest kupa popiołów, no trudno, przepraszam. Nie chciałem, znaczy myślałem... Duża dwumerska metalowa płyta, ja to wszystko biorę, tylko to przypuszczam, że to waży milion... Milion tego ciężaru ma. Czekajcie, twardy dwumerski metal, no 25 ciężaru, ale kurde. Duża płyta, 2, przekładnie po 2, metal ciężki, ale czekajcie, no ja mam tego... mam jeszcze sporo, prawie 50 dźwigu. Jak coś, to będę wydalał jakieś pierdoły, byle tylko zostawić te wymerskie rzeczy. Misek i naczyń nie potrzebujemy, to już wiem, że to nic nie daje. Wiecie co, ja sobie dam tutaj, kurczę, szybki zapis i mam wrażenie, że tutaj zaraz coś przyjdzie. Wymerska patelnia to też nie. No i oczywiście, że są. Te sfery, one są, kurde, troszeczkę mocniejsze. Czy ja mogę zaatakować... No właśnie, o to mi chodziło. Zaatakować dwoma naraz. Dawaj, dawaj, dawaj. Wymerski pręt. Bierzemy. A mogą być. Olej weźmiemy, wszystko weźmiemy, bo jeszcze te klejnoty przecież muszą mieć w środku, żeby działać. To też jest fajne. Już tak naprawdę one jeszcze do wszystkiego potrzebują klejnotów z duszą w środku. Twardy wymerski metal następny. Jesus, ale będę tutaj obkupiony tym. Świetnie. Nie wiem, ile z tego dwumerskiego metalu dostanę tych, ale przypuszczam, że w ciul. Okej. To jest coś ciekawego. Niższy ten, wymerski tryb, wszystko biorę. No i już jestem, kurde, przeciążony. Coś pomyślę, czekajcie. No dobra, będę po prostu się starał, to wiecie, póki co gdzieś tam jakoś to rozkminiać, żeby na bieżąco mieć... możemy sobie tu wejść. Możemy tu wejść. Taram, nie wiem, gdzie jestem. A, jestem tu. Kuferek jakiś. Duży dwumerski pręt, następny. W ogóle on ma ciężar 20, to jest masakra. Nasz szyjnik gnięcek, dobra, skórzne buty. Nie, dla wysłednie pokoju. Nie chcę tego. Nie potrzebuję tego sztyletu i właśnie o to chodzi. Mam bardzo dużo... Okej, sztabka krasnoludzkiego metalu. Szmaragd bez skazy. Czekajcie, dajmy sobie najpierw tą... płomień świecę, żeby coś widzieć. Kurde, szkoda, że byłem tak obładowany, jak tu szedłem. To weźmiemy. Zasadniczo moglibyśmy... pozbyć się troszkę łusek i tych. Bo one ważą dużo. Serana to tutaj ma. W porządku, zobaczmy, co tam masz. One sporo ważą, a nie są mi potrzebne, bo mam tego od cholery w swoich skrzynkach. Mam tego tak dużo w tym, jak to się nazywa. Mam tego tak dużo w białej grani, że stwierdziłem, że zostawiam to tam i nie ma sensu, żebym to przenosił do swojego domu, bo bym musiał kursować 20 razy. Także wezmę to od niej, a jej dam te dwemerskie rzeczy. Czyli właśnie na przykład to. Dajmy jej to. Więcej nie weźmie, Jesus. Weźmy jeszcze to. Przekładnie. Okej, tu już nic nie weźmie. Jeszcze może wziąć, nie wiem, rudę, wizę ebonu i tyle. Więcej nic też nie weźmie, aczkolwiek możemy zawsze odebrać, jeżeli jakieś pierdoły. No i tą krasnoludzką zbroję, oczywiście ją tu zostawię, to potrzebuję zostawić. Ja mam na przykład kaptur nowicjusza, który nie jest mi potrzebny. Szata zniszczenia też mi nie jest potrzebna. Jakieś pierścionki niewiele ważą. Najwięcej ta krasnoludzka zbroja i orkowa tarcza, no wiadomo. Mamy ten giętki łuk, kostury strachu, sztylety jakieś. Niewiele daje. Ale tak, miecz letargo odbiera kondycję. To jest stalowy miecz tylko. Tu jest jakiś, nie, szklany, możemy... Szklany to jest na pewno? Nie wygląda, ale dobra, niech będzie. Stalowych rzeczy nie potrzebuję. Elfi sztylet na przykład. Mamy tutaj ze strachem, tu mamy zwykły. To też weźmiemy. Stalowy sztylet dusz. Generalnie ja to wszystko mam.
Nie potrzebuję, żeby ona to nosiła. Szklana buława to sobie zostawię. Przepraszam, zapomniałem, że jeszcze chciałem zostać tutaj w tym. Czekajcie, obonowy. O, tu. Znowu zrobimy tak. Damy jej na przykład to. Wymiarskie przekładnie, damy jej parę tych rzeczy. Kiełchokera i tyle w sumie. Tylko teraz ja mam pełno rzeczy, które sobie tutaj wyrzucę, które nie są mi potrzebne. Poczekajcie chwilę. No i dobra, Gites, Serana jest obładowana już rzeczami, które są potrzebne. Ja mam poniżej 400 dźwigu na 515, więc no sporo rzeczy tak naprawdę tu wyrzuciłem, ale nie są one mi potrzebne na obecną chwilę, więc po prostu to no, pozbyłem się i tyle. Okej, tutaj coś jest nie tak z gazem. Ja to poznaję z Fallouta. A, ale tu jest jakaś taka kurwa świeczka troszeczkę. Więc jak tutaj sobie jakieś takie opary lecą, wyglądają na to, że jak tu walnę ogniem, to się to wszystko weźmie, podpali, a tam sobie świeczka płonie. No dziwne. Tu widzę miech jakiś jest, kuźnia kowala. Czy ja mogę tu po prostu sobie coś zacząć wykuwać? Ej, to by było idealne, gdyby tylko nas nie atakowali. To ja sobie wezmę przedświt i wezmę sobie jeszcze bonowy. Nie chcę Serany atakować, Boże święty. Drobny klejnot, wymerski, żeby weźmiemy. Okej, wymerski tryb. Jeszcze coś tu jest. Dobra, utukła. Że jej pół życia w ogóle zabrałem. Ale patrzcie, że tu mamy kuźnię. I teraz dzięki temu, wymerski złom, dźwignia, że my wiecie, żyroskop, kubek, kresomski pająk. Wziąć to wszystko, co tu jest i sobie przetopić na rudy albo na sztabki krasnoludzkie, to będzie świetne. Zajebiście. Ja to sam zrobię, tylko że chcę razem z wami zobaczyć, ile co mi da tego dwemerskiego. Tej dwemerskiej mi se nic nie dadzą. No, ile z tego pozyskam tak naprawdę. Weźmy sobie jeszcze tą ten płomień świecy. Teraz mi Serana, daj co wszystko, teraz? Co masz. Mam nadzieję, że nie są to same śmieci, które tak, nie chcesz nosić. No praktycznie ma tylko to, czyli tak, to weźmiemy. To wszystko pozbieramy od niej. Oczywiście ja nie mogę biegać, ale wszystko to sobie teraz przetopimy. I to będzie po prostu mniejszą wagę miało, jeżeli to przetopimy. Dawaj, kuźnia kowala. A nie, to muszę mieć, kurwa, a jestem głupi. Już to trzeba mieć piec, a nie ten. Różny hitynowy. Są hitynowe rzeczy, śmiesznie. Kurczę, chciałem sobie, wiecie, zacząć budować, tylko że przecież zapomniałem, że to trzeba mieć wszystko ten. Trzeba mieć piec najpierw hutniczy, żeby to przetopić. A jestem głupi. Nie, a tu może pieca? To pieca potrzebowałem, nie kuźni. Zobaczymy później. Dobra, czekajcie chwileczkę. Dobra, ciśniemy dalej. Zostało do 90 dźwigu, więc chyba spoko. O, tu jest jakaś brama po prostu do otworzenia. Na nowic już jeszcze. Kuferek do otworzenia. Dobra, niech będzie. Jej, otwieranie w zamku wzrosło do 53. Rubin, wywar. Zwój straszliwego zombie. Ojej, okropny, straszny. Tu jakiś lepszy kuferek jest. A jednak się złamał. Dobra. Mikstura kondycji, stalowy sztylet, złoto. A, bierzemy tylko to, od pierdoły są. Miski tryb chyba będzie spoko. Przekładnie widziałem gdzieś. Też weźmiemy. Talerze nie, żyroskop chyba weźmiemy. No, tak mi się wydaje, że z tych rzeczy się tworzy, bo na pewno z misek, talerzy, kubków się nic nie tworzy. Mam nadzieję, że reszta będzie spoko. Zapiszmy na szybko, bo czemu by nie? Kolejny pająk. Akurat sobie tak zrobimy. I też kolejny pająk. A tu mamy kuferek. Zdrowienia, uzdrowienia, złoto i już zbroja, której nie potrzebuję. Pogięty dwemerski złom. No, ze złomu na pewno. Złom, pręty i tak dalej. Z tego na 100% się robi. Materiały. Postanowione.
Kurde, jak go rozpierdzieliło. Na szczęście tu została jakaś nóżka. No, a zresztą to się domyślam, że będzie się tak dało zrobić. Okej, miksturki jakieś można wziąć. Aha, to jej tak skwierczy ten czar w palcach. Zastanawiałem, gdzie tu idzie do nas coś. No i płomień świecy. Dobra, tu nic nie ma. Mam wrażenie, że tam w dół, jak się schodziło, że tam faktycznie nic nie będzie, tylko będzie ten pająk. Co tam jest? I tyle. Ruda złota, jak miło. No, tu nic nie ma. Poza tym, że był pająk. To nie jest żaden guzik, nie? No, zasypane wejście i tyle. Nic nie zrobimy. Ale kurczę, no ja mam wrażenie, że tutaj po prostu, wiecie, że jak walnę tam ogniem, dajmy na przykład ognisty pocisk, to wszystko powinno zapłonąć w ciul. Ha! Miałem rację. Dobra, to tak to możemy przecież się rozprawiać z tymi pajączkami w takim razie. Pytanie teraz w którą stronę, tu czy tam? No dobra, tu akurat nie ma. A trochę się czuję jak normalnie, jakbym wszedł do jakiejś podziemi w Falloutie, a nie w tym. Jako kotkowala, nie wiem co to jest, ale nie mogę tego wziąć. Na moje szczęście i nieszczęście. Bo jakbym mógł, to bym kurde wziął. Madwemerska dźwignia. Mam wrażenie, że z tego coś będzie. Chociaż ciul wie, łyżka. Dźwignia, wemerska dźwignia. Okej. Okay. Tu mieliśmy jakieś coś. Czemu ja nie patrzę w ogóle na mapę? Przecież mapa by mi dużo powiedziała o tym, czy tam się da gdzieś pójść. No, na przykład tutaj jest, wiecie, zamknięte pomieszczenie i czemu byśmy mieli tego nie otworzyć? Tylko łazić w tej weftę. Kto tam jest? Przypuszczam, że no właśnie, nic to nie da. Ale niech płonie, jak już płonie. Płyta duża, okej. Okay. Bełty, olej, mała. Rdzeń energetyczny Centuriona. What the fuck? Bierę to. Bierę to wszystko. Pręd. Morski metal. Tego to jest tak dużo. Ja już nie chcę, mamo. Ja to muszę wszystko zebrać. Co ja mam teraz zrobić? Nie wiem. Za dużo tego mam wszystkiego. Nie wiem, co wywalać już. Nie mam co wywalać. Tych dwemerskich mam tak dużo, że masakra. Mogę jakieś takie, wiecie, kiełcho Horkera, kozią skórę wywalić, ale co mi to da? Dalej nic. Lutnia, no, za mało po prostu. No kurde, będę tak chodził z tym. Tutaj już pozjadałem wszystko. Tu mam jakieś tylko te rzeczy. Też ciężaru pewnie daje od cholery, ale no w takim, wiecie, musiałbym to wszystko usunąć tak naprawdę. No mogę, poczekajcie. No i co? I dupa. I co? O 20 może zmniejszyłem wszystko. Mam jakieś odkryte jakieś tam dziwnych, kurde, efektów, włącznie z tym, że zjadłem jakieś pazury niedźwiedzia, perły, kurwa, jakieś robale, kurwa, paluch nawet tego olbrzyma. Masakra, że tam giganta. Dostawiłem krasnoludzki olej i serce Dedry. No w sumie ten olej chyba nie jest mi tak przydatny, ale no serce Dedry zostawiam. Tu mam stronki dusz, no to też niewiele mi da. Nie wiem co tutaj, no musiałbym coś, kurczę, wywalać mikstury, no. No czy cisnę dalej z tym. Powywalałem te miksturki, które nie są uważane przeze mnie za jakieś mega konieczne. No i teraz tak, mam jeszcze dekokt siły, który mi zwiększył udźwig przez 5 minut. I w sumie to chyba tyle. To mnie wkurza, że tak, są mikstury, są eliksiry, są dekokty, później są mikstury czegoś tam, a później jest na przykład jest mikstura przywrócenia zdrowia, a później jest mikstura dwukropek przywrócenia zdrowia. Jest to tak bez sensu. Tu jeszcze wywary jakieś, no. I weź tu, kurde, no mam wywary siły następne jeszcze o 30, więc no tyle o ile. No zobaczymy, jak dalej pójdzie. Tu już byliśmy, tu byliśmy, teraz tu. Już nie chcę więcej. Zobaczmy na mapę, czy... Patrzcie, już całkiem blisko.
Więc może to już będzie gdzieś tutaj. A, nie o to mi chodziło. Pomyśl sobie właśnie. Okej, rozumiem, o co chodzi. Będą chcieli mnie tu zepchnąć, tak? Ale nie mogę to wszystko, kurde, przeskoczyć i mieć to w dupie. I pajączek. Okej. No i oczywiście, że on ma jeszcze numerską przekładnię. Już jestem przeciążony. No przecież to... Nie wiem, wezmę sobie... Zwiększ mi kondycję na przykład. No i tak niewiele to zrobiło. Odtrutka, sok śpiącego drzewa, celny strzał, gładkość, kowal, lekkie stopy, wykrycie tchnienie pod wodą, wywar odporności na magię, na ogień. Dobra, to możemy upuścić w takim razie na chłód. Walić, idziemy dalej. Tylko co dalej? Tutaj nie widzę. Aha, dobra, tu jest przejście. Jakoś troszeczkę zapadło komuś coś. Ale wiecie, no chcę w końcu, bo praktycznie nie mam. Aha, to jest ta anima, coś tam. Praktycznie nie mam, kurczę, tych materiałów. No ale kurczę, teraz to już mam tego za dużo i będę musiał to tutaj zostawić po prostu. A nie chcę zostawiać. Normalny mam udźwig, tak. Nie chcę tego zostawiać. I tak mam w cholerę zwiększony udźwig, tak naprawdę. I co chwilę przyjdzie jakiś następny. No patrzcie, no. No następne są. Falmerzy tu są. Jakieś dźwignie i tak dalej. Płyty. No to wszystko to muszę zostawić. Kurczę, kiedyś wrócić, no więcej nie ten. No przynajmniej będę wiedział, że, tam, że tutaj wszystko zostawiłem w tym anima coś tam. Się to nazywa animunkulatorium. Ja pierdolę. Dobra, nic od tej pory już nie zbieram, bo po prostu nie mam na to miejsca. Będę po prostu pamiętał, że wszystko co mogłem zostawiłem tutaj. Okej, co to za ciekawe przejście. Jakaś skrzynka, czeladnik. Męskie naczynie, dźwignia, klejnot weźmiemy, bo jest nieciężki. A tu mamy Endrasta, siema, patrz pana koszula i dziennik jego. Stwory bez oczu zabrały nas we śnie, nie wiem co się stało z kadzickimi braćmi, wcale ich nie było. Udało mi się wytrychem otworzyć zamek, rzuciliśmy się do ucieczki, lecz wkrótce rozdzieliliśmy się. Sulla krzyknął, że nie odejdzie bez tego, po co tu przyszedł, a Umana pobiegła za nim. Jak ja ruszyliśmy w górę skalnego szybu, lecz jedna z pochylni była zawalona i jak bez wahania chwyciła mnie za kołnierz tuniki, przerzuciła ponad krawędzią i kazała uciekać. O kurde. A ja uciekłem, nawet nie obejrzałem, uciekałem jak tchór, słyszałem jak z nimi walczy i czułem, że muszę stamtąd wydostać. Nawet nie zauważyłem strzały tkwiących w moim barku, póki się tu nie ukryłem. Te metalowe stworzenia są wciąż blisko, jestem zbyt przerażony, by się ruszyć. 8 bóstw, zabierzcie mnie już, błagam. Okej. No trudno, przykro mi. Węgiel drzewny nie potrzebuję. Czemu nie mogę, kurwa, chodzić przez ten jego dziennik zasrany? Kwa, serio? Ja pierdzielę. Zgubić dziennik? No i jeszcze sławki mi się zaczynają, kurwa, rozstrać. Fuck me. Dobra, skończymy tutaj to. Ja muszę wyłączyć te sławki. Skończymy tutaj, słuchajcie, odcinek, także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym. Bye, bye.